konferencję prasową. Dzisiejsza konferencja prasowa została jak gdyby zorganizowana przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, którego serdecznie witam. No i przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Stowarzyszenia Równa Gruźnica, który funkcjonuje w Radzie Miejskiej. Obecni są pan radny Marek Czepek, pan Sławomir Szymański, szef klubu, i ja jako radny Krzysztof Kosiński, także tego klubu. Witam serdecznie także radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wiesława Żurawskiego. Witam także zaproszone media na dzisiejszą konferencję, ale przede wszystkim witam przybyłych mieszkańców niezadowolonych ze sprawowania władzy przez prezydenta Roberta Malinowskiego w Grudziądzu, niezadowolonych ze skutków tej władzy. Tematami dzisiejszej konferencji prasowej to są trzy zagadnienia pod hasłem zasadniczym: problemy i sytuacja mieszkaniowa w Grudziądzu, sytuacja grudziąckiego szpitala i perspektywy zadłużenia i skutków finansowych tego szpitala dla miasta. I trzeci temat to wpływ sytuacji finansowej budżetu miasta, spółek miejskich, a premiowanie podległych mu pracowników pracujących w tychże spółkach. Dzisiejszą konferencję poprowadzi przewodniczący ruchu dla Grudziądza, przewodniczący pan Andrzej Kliński, którego także serdecznie witam. Kandydat do prezydenta Prawa i Sprawiedliwości Stowarzyszenia Ruch dla Grudziądza. Panie przewodniczący, przepraszam. Ile po co tak pędzić? Trzeba pytania, dyskusja. Mieszkańcy miasta, czy będą mogli zadawać? Na tematy dotyczące konferencji, tak. Z konferencją. Dziękuję. Proszę Państwa, właściwie ktoś, kto uczestniczył w naszych, może najpierw jedna uwaga, taka na przyszłość. Otóż kiedyś, jak Państwo pamiętacie, te konferencje organizowane przez Klub Radnych odbywały się w refektarzu. No, potem z jakichś powodów uznano, że nie wiem, że tam jest chyba za dużo miejsca, za dużo powietrza. No myślę, że zainteresowanie tymi konferencjami jest coraz większe. W związku z tym proponuję, aby radni naszego klubu jeszcze raz podjęli próbę przekonania pana prezydenta, że jednak konferencje organizowane przez radnych, konferencje organizowane przez posłów cieszą się na tyle dużym zainteresowaniem, że przydałaby się nam jednak większa sala i może następna taka konferencja będzie się jednak mogła odbyć w refektarzu lub w jakiejś innej, bardziej pojemnej sali. Proszę Państwa, jeżeli czy widzicie Państwo, czy patrzy na tematy, które dzisiaj chcemy poruszyć, to można powiedzieć, że są to tematy, które już na różnego rodzaju konferencjach się pojawiały. Ale to tylko dowodzi tego, jak ważne są to problemy i dowodzi też tego, że w tych tematach, o których mówimy tu od wielu tygodni, cały czas dzieją się rzeczy i to niestety rzeczy coraz bardziej niepokojące. Jakiś czas temu, mówiąc o sytuacji szpitala, o jego sytuacji finansowej, o zadłużeniu, prawda, i tak dalej, pojawiło się takie stwierdzenie, że stoimy na takim stanowisku, że być może wcale nie rozmiary tego długu są największym problemem szpitala i problemem Grudziądza, a raczej to, jaki scenariusz dla grudziąckiego szpitala jest przygotowywany przez obecną władzę, przez Platformę Obywatelską. I niestety coraz więcej sygnałów dowodzi, że nasze nasze przewidywania zaczynają się sprawdzać. Być przewidywania dotyczące tego, że być może jeszcze przed wyborami, przed jesienią tego roku, no, będzie próba dokonania zmian, takich zmian w statusie szpitala, które być może będą trudne do odwrócenia, i na niektóre z tych zjawisk chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Otóż od dłuższego czasu mówiliśmy też o tym, że bardzo ciężko jest dobrać się czy dotrzeć do wiedzy na temat tego, jak finansowana jest ta inwestycja, jak przepływają pieniądze między szpitalem a pożyczkodawcami i jak wygląda, jaką rolę pełni w tej strukturze finansowania spółka pod nazwą Grudziąckie Inwestycje Medyczne.
I teraz z tej układanki, którą tak trudno nam jest zebrać, z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, z późniejszej kontroli RIO, z tego co jest dostępne, czyli z samej umowy spółki, którą dysponujemy, oraz z różnego rodzaju innych źródeł, zaczyna nam się przedstawiać obraz coraz bardziej niepokojący. Ja już na jednej z poprzednich konferencji mówiłem, że umowa spółki Grudziąckich Inwestycji Medycznych zawiera bardzo niebezpieczne zapisy, które pozwalają, czy pozwolą w określonej sytuacji na przejęcie kontroli nad tą spółką przez dowolnego w zasadzie udziałowca czy akcjonariusza pod pewnymi względami. Tutaj oczywiście znajomość samej umowy spółki wszystkiego nie wyjaśnia, ze względu na to, że musielibyśmy poznać inne dokumenty, musielibyśmy znać tak naprawdę aktualny skład jakby udziałowców tej spółki i musielibyśmy znać treść dokumentów i umów, które są zawierane między podmiotami pożyczającymi pieniądze i między spółką a szpitalem. Bardzo interesujące byłaby informacje, w jakiej formie, w jakiej tej spółce udzielane są gwarancje. Natomiast zwraca uwagę jedna zastanawiająca sprawa. Otóż z jakichś powodów, no nie bardzo możemy się dopytać jakich, i dlatego będę tutaj proponował panu posłowi, że być może my byśmy przygotowali jakby zestaw takich zapytań, czy pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, ale będziemy prosili, aby podmiotem pytającym zechciał być poseł Rzeczpospolitej, ponieważ no, mamy doświadczenia z interpelacjami radnych, no, które wpadają jak w czarną dziurę, to znaczy idzie interpelacja, mijają terminy są oczywiście ściśle przestrzegane, żeby broń Boże odpowiedź nie została udzielona wcześniej, wreszcie otrzymujemy odpowiedź, z której nic nie wynika i możemy się bawić dalej. Otóż proszę Państwa, to co nas bardzo interesuje, to jest to, na jakiej podstawie twierdzi się, że spółka Grudziąckie Inwestycje Medyczne nie podlega prawu zamówień publicznych. Na to nie znamy odpowiedzi i tak naprawdę nie możemy uzyskać tej odpowiedzi z ratusza. Natomiast jak wygląda ten proceder? On jest dosyć czytelny. Polega on na tym, że spółka, na przykład szpital pożycza od tejże spółki 40 parę milionów złotych. 45 milionów złotych. I w wyjaśnieniu dla Najwyższej Izby Kontroli, dziwię się, że nikt przyjął to wyjaśnienie za dobrą monetę, pisze, że nie musiał właściwie korzystać z przetargu, wziął tę pożyczkę z wolnej ręki, dlatego że koszt tej pożyczki nie przekraczał limitów. No, to się wydaje dziwne, więc zaczynamy to drążyć. No, jak nie przekraczał? I rzeczywiście nie przekraczał. Okazuje się, że spółka Grudziąckie Inwestycje Medyczne udzieliła praktycznie, można by powiedzieć umownie, bezprocentowej pożyczki szpitalowi. To jest jedyna chyba instytucja w Polsce, oczywiście trudno rywalizować któremukolwiek z banków z instytucją, która pożycza za darmo, prawda? No i, a ponieważ kosztów nie było, w związku z tym wzięliśmy bez przetargu. Ok. Za jakiś czas pożycza znowu szpital, pożycza 150 milionów. Wtedy już jest te 45, ale to już jest tam szczegół, nie wdawajmy się w to. Pożycza 150 milionów i w wyjaśnieniu pisze, że co prawda nie musiałby również o te 150 milionów organizować przetargu, ale dla, jak to jest określane, z ostrożności procesowej na wszelki wypadek ogłasza przetarg. No i ogłasza taki przetarg, no i co robią banki, czyli normalne instytucje finansowe. Normalne instytucje finansowe zapoznają się z sytuacją szpitala, widzą, że mają do czynienia praktycznie z podmiotem niewypłacalnym, w związku z tym zadają pytania. Jakie zadają pytania? No, czy jest program naprawczy? Czy jest, jakie inne gwarancje poza wekslem in blanco mogą uzyskać?
No i tam jeszcze jakieś dodatkowe. I czy jest możliwość tam skrócenia okresu spłaty na przykład? Takie pytania zadają banki. Na co dostają odpowiedź? Nie ma programu naprawczego, nie ma możliwości innego poręczenia niż weksel in blanco i tak dalej. No to po otrzymaniu takich odpowiedzi, co robią banki? No mówią, no niestety, odmawiają udzielenia kredytu. Ale właśnie o to chodziło. Ponieważ banki odmówiły, na placu boju został jedyny podmiot, który jest gotowy udzielić takiego kredytu, czyli grudziąckie inwestycje medyczne. I teraz mówię, no teraz to już przetarg się odbył, prawda? Tylko że mówię, cały przetarg był tylko po to, żeby odpowiedzieć bankom, nie mamy programu naprawczego, nie damy żadnych gwarancji i tak dalej, banki się wycofały, został na placu boju, zostały grudziąckie inwestycje medyczne, które takiej pożyczki udzieliły. I teraz, proszę Państwa, zasadniczym zadaniem, na które musimy znaleźć odpowiedź, jest to, jak wyglądają umowy pożyczki czy kredytu, które zawarły właśnie grudziąckie inwestycje medyczne, bo oczywiście ta spółka, ona poza biurkiem prezesa nie ma żadnego majątku, tak między nami mówiąc, prawda? A spółka, wydłużka, nagle dostała od prawdziwej finansowej instytucji prawdziwe 150 milionów złotych. Po czym pożyczyła te pieniądze bez przetargu już wtedy szpitalowi. I teraz, no musimy znaleźć, i co się okazuje? Ona dostała te prawdziwe pieniądze od prawdziwej instytucji finansującej, oczywiście nie na ładne oczy pani prezes, tylko dostała pod gwarancję, których udzielił szpital. Szpital udzielił tej spółce gwarancji na prawie 300 milionów złotych. No i teraz musimy dokładnie wiedzieć, jakie to są gwarancje, na podstawie jakich umów i co więcej, na jakiej podstawie szpital zadysponował tak kolosalnym miejskim majątkiem na poręczenie dla tej spółki. No to widzimy gołym okiem, że cała impreza ma charakter, no nie chcę powiedzieć przestępczy, bo nie jestem tego do końca pewny, bo nie jestem tutaj, nie rozpoznałem tej sprawy do końca, ale na pewno jedynym powodem, dla którego ta cała operacja została poprowadzona, jest ominięcie ustawy o zamówieniach publicznych na horrendalne pieniądze. I to na te pytania, uważam, jeszcze przed wyborami musimy uzyskać odpowiedź. I te kwestie, myślę, będą zarówno przedmiotem naszych zapytań do prezydenta Grudziądza, które, tak jak powiedziałem, chciałbym tutaj złożyć się zaprosiny, chcielibyśmy je złożyć za pośrednictwem pana posła, jak również no, będziemy się domagali, aby w tej sprawie i prześwietliła tę sprawę Najwyższa Izba Kontroli, ponieważ uważamy, że ten proceder jest najnormalniej niezgodny w naszej ocenie sprawy. I to jest, proszę Państwa, jedna sprawa. Natomiast druga, która spowodowała, że zdecydowaliśmy się wprowadzić kwestię szpitala na tę konferencję, to jest informacja, która kilka dni temu ukazała się w Gazecie Pomorskiej. Maleńka, niewielka informacja o tym, jakaś firma z Katowic powie, jak wyciągnąć szpital grudziącki z tarapatów. No i co się okazuje? Z tej informacji, bardzo takiej lakonicznej i skrótowej, dowiadujemy się, że wyłoniono podobno w drodze konkursu firmę, która ma opracować, ocenić stan szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem jego finansów, no my mniej więcej wiemy, jaki on jest, i ma wskazać drogi, jakby wyjścia z tej sytuacji i drogi naprawy. No bardzo mnie to zainteresowało, więc pierwsze co, rzuciłem się w poszukiwaniu no, informacji, co to za firma. No firma istnieje, tak, nie jest to zupełnie nieistniejąca firma, natomiast informacji na jej temat w zasadzie nie ma innych, poza tymi, które ona sama na swój temat wyprodukowała, jakieś tam zdawkowe, jak to, prawda, każda firma, nawet taka, która ma siedzibę w garażu, pisze, jacy są wspaniali, fachowi,
prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka mniej więcej prezentacja tej firmy. Jest bodajże jedna rekomendacja przez jakiś szpital w Zawierciu chyba wystawiona. To jest jedyna, to jest zdaniowa, dwuzdaniowa, tam wystawiona przez dyrektora czy starostka Zawiercia. No i właśnie niczego więcej o tej firmie się dowiedzieć nie można. Nie można się niczego dowiedzieć o kapitale tej firmy, o opracowaniach, które ta firma zrobiła. Wiadomo, że osoby, które tam w tej firmie są wskazane, czy zajmowały się różnymi rzeczami, sprzedażą leków, prawda, handlowały farmaceutykami. A między innymi firma twierdzi, że dzisiaj dla jakiegoś zagranicznego, zachodniego zleceniodawcy zajmuje się skupowaniem przychodni. Ale to jest taka też wiedza bardzo ogólna. Innej wiedzy na temat tej firmy zdobyć mi się nie udało. No więc w tej sytuacji postanowiłem znaleźć ogłoszenie o tym konkursie, no bo skoro wyłoniona została w drodze konkursu, to chciałem się dowiedzieć, jak było sformułowane zadanie, czego konkurs dotyczył. Prawda, kto miał prawo się zgłosić i czego miasto oczekiwało od tego podmiotu. No, przejrzałem internet w prawo i lewo, przejrzałem archiwa prasy lokalnej i krajowej i nie udało mi się niestety tego ogłoszenia znaleźć. W związku z tym mam tutaj prośbę do panów radnych, żeby natychmiast, niezwłocznie, zadać pytanie i dowiedzieć się o to, kiedy ogłoszono konkurs, zażądać no, jakieś kopie ogłoszeń, które się gdzieś ukazały, bo mam nadzieję, że nie był to konkurs ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy gabinecie pana prezydenta. No i jak był sformułowany temat tego opracowania. I teraz, proszę państwa, po ustaleniu tego, że mamy tu do czynienia no, z bardzo niejasną sprawą, bo nie wiadomo, co za konkurs, kto startował, czego w ogóle oczekiwano, czego żądano. Mam niejasne podejrzenie, że mamy do czynienia z czymś, co zapowiadałem parę miesięcy nawet temu, kiedy rozmawialiśmy na temat szpitala. Otóż mówiłem wtedy, że obawiam się, że przed wyborami będzie podjęta próba najpierw skomercjalizowania szpitala, czyli przekształcenia go w spółkę, a następnie no, przejęcia. I tu wtedy włączy się kwestia długów, gwarancji udzielonych, prawda, i tak dalej, czyli tego wszystkiego, co się wokół szpitala dzieje. I obawiam się, że z czymś takim mamy właśnie do czynienia, ponieważ ja z dużą dozą prawdopodobieństwa, mimo że nie jestem fachowcem z tej dziedziny, to ja jestem z dużą dozą prawdopodobieństwa w stanie dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądał raport tej wyłonionej w drodze konkursu podobno firmy. Otóż będzie on mówił o tym, że sytuacja szpitala jest zła, że właściwie szpitalowi grozi bankructwo i zapaść i że jedyną drogą do jego naprawy i ratunku jest natychmiastowa komercjalizacja i przekształcenie w spółkę. W procesie tej komercjalizacji konieczne jeszcze, wręcz wymagane, aby przed tym, w trakcie tego, czy przed tym procesem szpital był zaudytowany i oceniony przez zewnętrzny podmiot, zewnętrzną firmę i myślę, że taką rolę właśnie ma odegrać ta wyłoniona w drodze tego konkursu spółka. Dlatego sądzę, że sprawą niezwykle ważną jest ustalenie wszystkich danych na temat tej spółki, ale przede wszystkim tego zlecenia. Jak wyglądało, co, dlaczego, czego dotyczył konkurs i jakie są rzeczywiste powody, dla których to się robi. Tyle jeśli chodzi, także mówię, ta informacja, no, nie ukrywam, bardzo mocno mnie zaniepokoiła i myślę, że uda nam się wspólnie tę zagadkę rozwikłać i być może czemuś zapobiec. Tyle jeśli chodzi o nowych faktach dotyczących szpitala. No i tu jeszcze powiem, proszę państwa, bo trzecim naszym tematem, on będzie się pojawiał co już, jest kwestia no, horrendalnych nagród i premii, jakie
nie tak kilka dni temu zadysponował pan prezydent w stosunku do niektórych dyrektorów jednostek podległych i do spółek komunalnych. Ja pomijam, proszę państwa, to, że w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w jakiej jest to miasto, w sytuacji finansowej, przy powszechnie panującej biedzie, ogromnym bezrobociu, masowej emigracji młodych ludzi z tego miasta, to jakkolwiek nie pracowaliby prezesi tych spółek, to jednak nagrody rzędu 40 paru, 30 paru tysięcy netto no, są po prostu nieprzyzwoite, tak ogólnie mówiąc. Przy niemałych przecież zarobkach, jakie tym prezesom podatnicy grudziąccy płacą, bo i myślę, że to jest jakby pierwsza uwaga, ale druga to taka, że to wszystko nakłada się jeszcze na co? No, szpital jest podobno w dramatycznej sytuacji, trzeba wynająć firmę zewnętrzną, która powie, jak ją z tej sytuacji wyciągnąć, prawda? Za doprowadzenie do tej sytuacji, jak myślicie, co jest? Nagroda, prawda? Nagroda. Mamy spółkę, która będzie teraz przegrywała jeden proces po drugim, gdzie koszty, rekompensat, czy chodzi tu o GTBS, będą sięgały setek tysięcy złotych. Jak myślicie państwo, co w zamian? Nagroda. Prezes GTBS-u też się został. Mamy masową wyprzedaż majątku komunalnego, o której za chwilę będziemy mówić, o której wiele razy mówiliśmy na tej sali. Co spotyka prezesa, który to robi? No, 30 tysięcy nagrody. I tak dalej. No przecież to są rzeczy wołające o pomstę do nieba. To są rzeczy wołające o pomstę do nieba. Niech pan prezydent spojrzy w oczy mieszkańcom, którym podnosi ceny biletów, którym podnosi ceny wody, którym podnosi ceny ścieków, którym podnoszone są ceny ciepła i niech im powie, że te firmy tak świetnie pracują i przynoszą takie horrendalne, krociowe zyski, że nic, tylko 30 czy 40 tysięcy nagrody to jest to, co, na co zasługują prezesi. Niech stanie i niech im powie. To jest taka uwaga a propos tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy, a co przekłada się na ten ostatni temat. Proszę państwa, teraz kolejna sprawa to polityka mieszkaniowa, to co dzieje się wokół mieszkań, wokół nieruchomości. Ja wiem, tutaj poproszę za chwilę o również inne osoby, żeby w tej sprawie się wypowiedziały. Natomiast chcę powiedzieć, że do tej sprawy wracamy tak często ze względu na to, że podczas naszych dyżurów, które prowadzimy w biurze poselskim pana posła Ardanowskiego, prowadzi je Prawo i Sprawiedliwość i Równa Gruziąca od wielu tygodni, no coraz bardziej masowe są interwencje mieszkańców, którzy nie tylko, tak jak mieszkańcy Libelta i Żeromskiego, którzy walczyli o swoje budynki, które zostały sprzedane w ramach TBS-u, ale zaczynają masowo zgłaszać się do nas ludzie, którzy opowiadają niestworzone rzeczy na temat wyprzedaży majątku komunalnego, tego jak się to odbywa, w jakiej formie i jak traktuje się osoby, które w tych budynkach mieszkają. Myślę, że tutaj niektóre z tych osób są obecne, być może również zabiorą głos, chociaż chciałbym, żeby przedstawił bliżej ten, czy naświetlił ten problem tutaj pan radny Kosiński, który jakby na co dzień najwięcej z tymi osobami ma do czynienia. Czy, szanowni państwo, po ostatnim takim zasadzie najbardziej dotkliwym incydencie, jeżeli tak można to nazwać w cudzysłowie, sprzedaży mieszkań przy ulicy Libelta i Żeromskiego, co skutkowało szalonymi podwyżkami czynszu dla tam mieszkających obywateli miasta Grudziądza, dalej rozpętana fala sprzedaży majątku komunalnego ma miejsce. Oczywiście jednym z takich najbardziej klasycznych przypadków, który zdarzył się w ostatnim czasie, jest sprzedaż z bardzo negatywnymi skutkami, jest sprzedaż
Jako przykład podam to taki klasyczny 4 mieszkań w bloku przy ulicy Prusa 10/3. W tymże bloku były przeznaczone przez już MPGN, nie ten GTBS Grudziądz, ale MPGN Grudziądz przeznaczone do zbycia 4 lokale mieszkalne. Oczywiście wstępnie zaproponowano starszym osobom zamieszkującym te lokale wykup tych lokali z oczywistą i możliwą bonifikatą 30%. Mieszkania zostały wstępnie wycenione na kwotę około 100 tysięcy złotych. W zeszłym roku zaproponowano wykup tych lokali tymże mieszkańcom za 30% wartości. 30% wartości, tak się okazało, to raptem, może nie raptem, ale aż 30 tysięcy złotych. Dla osób starszych jest to oczywiście kwota niemożliwa do zapłacenia. Jest to kwota uśmiercająca, powiem, ludzi. Jest to kwota, która nie jest do podniesienia w żadnym stopniu, gdyż oszczędności tych osób z reguły są bardzo niewielkie, przeznaczone z reguły na ostatnią chwilę życia na ziemi i na te wydatki, które będą niebawem konieczne. Jako przykład klasyczny podam przykład państwa Stanieckich z ulicy Libelta, z ulicy Prusa 10/3. Jest to małżeństwo, które ma po mąż ma 83 lata, żona ma 79 lat. Od 1962 roku zajmowali to mieszkanie. W ubiegłym roku dostali propozycję wykupu tego lokalu, na podjęcie decyzji mieli raptem 7 dni tylko. Szanowni Państwo, 7-dniowy czas zaproponowany przez MPGL dotyczący podjęcia decyzji w sprawie wykupu tego lokalu. Wyobraźcie sobie, każdy z nas dostał taką ofertę, no oczywiście nie bylibyśmy w stanie w żadnym stopniu jej spełnić. Ci ludzie przeżyli, no niestety, ale straszny horror. I nie mówię tutaj o skutkach zdrowotnych, gdyż jest to małżeństwo, które od wielu lat boryka się także z trudnościami zdrowotnymi i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie mogą wykupić tego lokalu, mieszkania zostały sprzedane, co zaskutkowało oczywiście podwyżką czynszu. Przyszedł nowy właściciel, w tym roku na wiosnę te lokale zostały zbyte. Nowy właściciel zaproponował czynsz 800 zł. 800 zł czynszu dla ludzi starszych, jest to też kwota niestety, ale nie do udźwignięcia. To prawie jedna emerytura, która musi zostać przeznaczona na zapłacenie tego czynszu. Niedawno o godzinie 22 nowy właściciel także wykonał telefon do tych osób starszych, zaproponował, że od 1 lipca będzie nowa stawka, w zasadzie to będzie już 1000 zł. Ten czynsz się już w zasadzie zwiększa z 800 zł do 1000. To oczywiście ta starsza pani uważa, że jest to niemożliwe, że jest to niestety, ale całkowicie nie do udźwignięcia, jeżeli chodzi o budżet tych osób starszych. Pan prezydent w tej sytuacji narusza szereg różnych przepisów, które ciążą na samorządzie lokalnym, począwszy od artykułu 166 Konstytucji, który mówi o tym, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu. Oczywiście jednym z zadań publicznych jest także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. No w tej kwestii pan prezydent całkowicie łamie tą główną zasadę, która została określona i narzucona przez Konstytucję, przez ten najważniejszy akt prawny samorządom lokalnym. Nie mówię już o wszystkich innych ustawach, które określają i mówią o tym, że zaspokajanie potrzeb ludzi najbiedniejszych, tych, którzy mają najniższe dochody, to jest główne zadanie każdej gminy. Sprzedano raptem w tym bloku 4 mieszkania. Oczywiście to zaskutkowało takimi różnymi decyzjami osób starszych, bo głównie dotyczyło to osób starszych. Jedna z osób starszych trafiła wprost do hospicjum, gdzie dzisiaj w zasadzie jest, bez adresu zameldowania, musiała zrezygnować z tego lokalu, gdzie był aż tak wysoki czynsz. Druga osoba została zabrana przez syna z tego względu, że posiadała bardzo niską rentę, która była na poziomie 600 zł, oczywiście 600 zł, a 800 czynszu. Jest to rzecz niemożliwa także do udźwignięcia, do zapłacenia, dlatego także te osoby musiały niestety ale opuścić te lokale. Ta eskalacja sprzedaży mieszkań w Grudziądzu, a także odmowa w ogóle wykupowania lokali też dla osobom, które chciałyby wykupić z obowiązującą bonifikatą, jest wielkim problemem tego miasta, jest elementarnym łamaniem pewnych ustalonych przepisów, uchwał Rady Miasta, między innymi w sprawie udzielenia tej bonifikaty.
Domyślę się, że jest więcej tych przypadków, jeszcze tutaj też z ostatnich chwil są przypadki, ja nie będę omawiał. 7-dniowe terminy tego wykupu. Proszę Państwa, to są praktyki z punktu widzenia pewnych dobrych obyczajów samorządowych niedopuszczalne. To jest sprzeczne z samą ideą, istotą samorządności. Bo co powinien zrobić gospodarz miasta, czy prezydent miasta, który chce, owszem, no, chce sprzedać te budynki, choćby po to, żeby, nie wiem, żeby te mieszkania może miały prywatnego właściciela, żeby przedstawić je, złożyć ofertę ludziom, którzy te lokale wynajmują. No jeżeli składa im ofertę, to powinien zdawać sobie sprawę, że wielu z tych ludzi nie będzie w stanie tych mieszkań kupić, nawet jeżeli one będą kosztowały 30 tysięcy, prawda? Bo dla nich jest to bariera. Ale nagle prezydent, który potrafi wymyśleć różne chocki, klocki, żeby ominąć ustawę o zamówieniach publicznych, nie przyjdzie mu do głowy, że przecież jest cała sieć banków, która bardzo chętnie w takiej chwili zejdzie, prawda? Że ci ludzie, jeżeli nie mają nawet tych pieniędzy, to przecież to mieszkanie jest określonym majątkiem. Pod to można zawrzeć umowę hipoteczną. Bank może te pieniądze wyłożyć, prawda? Będą spłacać hipotekę, spłacą będzie ich, nie spłacą, mieszkanie kiedyś tam stanie się własnością banku. No, jest tysiące możliwości, żeby pomóc tym ludziom, którzy z dnia na dzień no nie mają. No, są niestety tacy, których nie stać na to, żeby z dnia na dzień wyjąć 30-40 tysięcy. Ale miasto, które ma dbać o mieszkańców, ma się również nad takim problemem pochylić. Ale tego się oczywiście tutaj nie robi, bo zdajecie sobie Państwo sprawę, że przecież te propozycje wykupu przez lokatorów są robione tylko po to, żeby mieć papier, że proszę bardzo, proponowaliśmy 7 dni czasu, nie skorzystali, w związku z tym sprzedaliśmy nieruchomość. Sprzedaliśmy nieruchomość z lokatora. Gdyby ta sprzedaż budynków odbywała się na zasadzie takiej, że nowymi właścicielami są ludzie, którzy mają jeszcze minimum zdrowego rozsądku, czyli zastosują czynsz możliwy, realny do opłacenia przez takich, którzy mają takie dochody, takiej wysokości, ale niestety tak, Szanowni Państwo, nie jest. Czyli główną tezą, którą można postawić, jest to, że głównym celem jest zniszczenie tych ludzi. Jest doprowadzenie tych ludzi do granicy wytrzymałości, do zadłużenia się i do tego, aby do Gruziądza przychodzili kolejni komornicy. Bo to jest chyba główny cel, to jest główna dzisiaj teza, którą można postawić, że pan prezydent chce stworzyć miasto biednych ludzi, miasto komorników, miasto sklepów typu Borys, coraz więcej, ludzi uzależnionych, biednych, zdesperowanych, którzy naprawdę chwytają się czasami właśnie za alkohol, bo tak to jest. Kiedy nie wytrzymują ludzie, to chwytają za alkohol. No co mają zrobić? Mogą się tylko upić. Przepraszam, że tak mówię, ale takie są czasami konsekwencje tej całej sytuacji, tej całej biedy, która w mieście Grudziądzu w niepokojący sposób narasta, a skutkiem jest nieprzemyślana polityka mieszkaniowa prezydenta miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego. I chciałbym powiedzieć, że zresztą wynika to z tego, jak często zajmujemy się tą problematyką, że zarówno w naszym programie, z którym idziemy do wyborów, jak i w naszym pomyśle na miasto, które będziemy realizowali po wygranych wyborach, kwestie mienia komunalnego, mieszkań komunalnych zostaną rozwiązane w sposób, który tutaj przed chwilą zasygnalizowałem, to znaczy uwzględniającym przede wszystkim interes mieszkańców i osób, które w tych mieszkaniach zamieszkują. Jeszcze odnośnie szpitala? Ja chciałem kilka spraw na inny temat. Proszę Państwa, zbliża się powoli, a może nawet bardzo szybko, czas, kiedy w całej Polsce, również tu w Grudziądzu, obywatele będą mogli odsunąć od władzy tych, którzy nie potrafią ze względu na głupotę, czy na brak kompetencji, czy też nie chcą ze względu na złą wolę służyć społeczeństwu, pomagać ludziom. Te przykłady, które tu były podawane, opisane,
dyskwalifikują ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem miastem. My chcemy, żeby zmiany w Polsce, i tu w Grudziądzu, i w naszym województwie, i w całej Polsce, miały miejsce. Uważamy, że ekipa Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wyczerpała mandat zaufania ludzi, oszukała Polaków. Przekonujemy się na co dzień, przy każdych publikowanych kolejnych odsłonach taśm, w jakiej pogardzie, w jakim lekceważeniu władza ma suwerena, czyli naród, swoich obywateli. Już nic ich nie broni, nic nie tłumaczy, nic nie ratuje. Chcemy, by ludzie również mogli w sposób bardziej niż do tej pory, bo takie przekonanie i takie wyobrażenie jest, opierać się na ugrupowaniach prawicowych. Tu na tej sali, a przecież tych naszych spotkań, naszych konferencji prasowych było kilkanaście. Ja bardzo serdecznie dziękuję radnym Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu dla Grudziądza, radnemu wojewódzkiemu, który zawsze jest na posiedzeniach, że możemy organizować te spotkania, przedstawiać sprawy ważne dla mieszkańców Grudziądza, ale również mówić o sprawach ważnych dla całej Polski. Chcemy, by polska prawica w tych wyborach wystąpiła połączona, wystąpiła razem. Tu wielokrotnie padały pytania ze strony państwa dziennikarzy, jak tam proces łączenia, proces godzenia się, proces współpracy postępuje, to dotyczyło i Polski, i Grudziądza. Chcę państwa poinformować, to jest dobra wiadomość, postępuje dobrze. Oczywiście to nie są proste rzeczy. Są emocje, czasami ludzie powiedzieli sobie różne rzeczy, jak w małżeństwie. Czasami trudno się wycofać ze złych, krzywdzących sądów w stosunku do innych osób, ale wszystko na to wskazuje, że w najbliższych wyborach polska prawica będzie występowała razem. Oczywiście to jest solą w oku naszym przeciwnikom, Platformie Obywatelskiej, tym wszystkim, którzy boją się powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Po to właśnie, by nie zostały obnażone mechanizmy sprawowania władzy przez obecną ekipę, by nie zostały wyświetlone, wyciągnięte sprawy, które próbują zamiatać pod dywan, które próbują ukrywać przed obywatelami. Toczą się rozmowy w sprawie połączenia z kilkoma mniejszymi partiami prawicowymi. Państwo je zapewne śledzicie. I pomimo tego, że ja spodziewałem się, że to będzie łatwiej i szybciej szło, no może idzie troszkę wolno, ale jak ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, Pan Bóg pisze prosto, nawet na liniach krzywych. Do tego dojdzie. My chcielibyśmy, by zjednoczenie prawicy opierało się przede wszystkim o zdefiniowanie wartości, na których mamy się oprzeć. Wartości w życiu społecznym, na jakich zasadach mamy funkcjonować, jak będziemy traktowali Polskę, jak będziemy traktowali Polaków, a reszta, czyli układanie list wyborczych, jest sprawą ważną, ale nie najistotniejszą. Jeżeli mamy miłość do ojczyzny w sercu, jeżeli ugrupowania prawicowe chcą Polskę ratować w opresji, z opresji, w jakiej się znalazła, to i ustawienie list będzie możliwe. Denerwuje mnie czasami, nie jestem odosobniony w tym, kiedy rozmowy z kolegami z mniejszych partii prawicowych polegają na tym, które będą mieli miejsce na liście. Nie, co będziemy robili, jak będziemy zmieniali Polskę, tylko czy we wszystkich okręgach na tym samym miejscu, czy będzie można jakiś zabieg socjotechniczny zrobić, to są rzeczy nie takie najważniejsze, ale wydaje mi się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Na spotkaniu w Warszawie byli przedstawiciele i Solidarnej Polski, i Polski Razem Gowina, byli wiceszefowie tych partii. Jeszcze nie zostały pewne rzeczy domówione, by pojawił się Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, ale proszę mi wierzyć, to idzie w dobrym kierunku. Ale przecież to nie są jedyne ugrupowania prawicowe, nie jedyne organizacje prawicowe. Bardzo się cieszę. Dla mnie to jest naprawdę rzecz ważna. Byli przedstawiciele Solidarności. Zarówno przewodniczący Solidarności Pracowniczej, pan Duda,
jak również Solidarności Rolniczej. Dla mnie ważne, jestem związany z obszarami wiejskimi, przecież Państwo o tym doskonale wiecie. Byli reprezentanci bardzo dynamicznie rozwijającego się środowiska klubów Gazety Polskiej. Byli przedstawiciele upełnomocnieni ruchu społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego, którego jestem przewodniczącym tej części województwa. Więc proces postępuje. Również na ostatnim spotkaniu na pielgrzymce Radia Maryja w Jasnej Górze padło wiele ciepłych, dobrych gestów również, bo często dziennikarze tego szukają, czy sobie rękę podadzą. Tak. To wszystko przechodzi do historii. My jako Prawo i Sprawiedliwość mamy wyciągniętą rękę, puszczamy to, co było mimo uszu, to, co było złe, te różne oskarżenia, złe wypowiedzi. Oczywiście pojawiają się problemy. Co robić z ludźmi, którzy nas opluwali, którzy nas atakowali, którzy nie bardzo wiadomo przez kogo nawet inspirowani i sterowani starali się poszczególnym ludziom związanym z Prawem i Sprawiedliwością szkodzić. Ale Polska jest ważniejsza niż nasze uprzedzenia, niż nasza pamięć. Dlatego w tym kierunku to wszystko zmierza. Oczywiście nie jesteśmy naiwni. Ci, którym nie na rękę jest powrót Prawa i Sprawiedliwości, to są w dużej części działacze, aktywiści, funkcjonariusze dawnych służb specjalnych. To są różnego rodzaju malwersanci, aferzyści, którzy boją się, że sprawy, które są w ukryciu, się ujawnią. To czasami są, powiem też to otwartym tekstem, użyteczni idioci. Takie określenie ukuł kiedyś Stalin z Leninem w stosunku do inteligencji w Europie Zachodniej, która nie znając realiów Związku Sowieckiego, chwaliła na arenie międzynarodowej kraj przodującego proletariatu. Wtedy właśnie przywódcy bolszewików stwierdzili użyteczni idioci. Takich użytecznych idiotów mamy w Polsce w wielu miejscach. Oni czasami nawet wierzą w tezy, które głoszą. Natomiast dla mnie ważne jest również to, że te procesy integracyjne zachodzą w naszym województwie. Grudziądz jest tego bardzo dobrym przykładem. Przecież to, że te konferencje odbywają się razem, że jest wspólny klub w Radzie Miasta, że ludzie upatrują w prawicy, również tu grudziąckiej, nadziei na naprawę sytuacji miasta, na przyciągnięcie inwestorów, na zapobieżenie, zatrzymanie odpływu wartościowych młodych ludzi, na odpowiednie, mądre zarządzanie majątkiem miejskim, to jest wielką nadzieją i my tej nadziei absolutnie nie zawiedziemy. Takie procesy integracyjne są w innych częściach województwa. Dwa zwalczające się nawet w pewnym okresie kluby, dwie grupy prawicy w powiecie lipnowskim, Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Zgoda, podjęły decyzję, idą do wyborów razem, jest jedna lista. Więc proszę Państwa, to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Będziemy również dla Polaków bardzo konkretną ofertą. Oczywiście, będziemy bardzo mocno pokazywali również, jak nie należy państwem rządzić. Ile zła, ile podłości, ile krzywdy Polakom wyrządziła obecna władza. Osłaniają to zarówno taśmy, próbuje się to oczywiście przekierować, zakryć, zatuszować, mówiąc, wyciągając coraz kolejne tematy, które mają ludzką opinię, przekierować na inne obszary. Ciągła dyskusja, czy nagrywali kelnerzy, czy kucharze, czy handlarz węglem, czy służby rosyjskie. Oczywiście to trzeba wyjaśnić, ponieważ nie może być sytuacji, że w dużym państwie nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej. Że ludzie, którzy pełnią wysokie, bardzo wysokie funkcje w państwie, nie mają gdzie z sobą rozmawiać. Jest pytanie inne. Dlaczego za ogromne pieniądze zostały w każdym urzędzie użyteczności publicznej, w
każdym ministerstwie, w kancelarii premiera wyposażone specjalne pomieszczenia, które zapobiegają jakiejkolwiek możliwości podsłuchiwania. Tam się nie rozmawia o sprawach Polski, tylko przy kielichu, przy wódce, w knajpie mówi się o rzeczach najważniejszych dla Polski. Dobrze, że społeczeństwo się dowiaduje, jak faktycznie myślą o Polsce, o sprawowanych w swoich urzędach przez ministrów, o naszych relacjach międzynarodowych, jak myślą członkowie obecnego rządu. I to jest ważniejsze niż to, kto nagrywał. Dobrze, że dziennikarze również zaczynają się budzić z jakiegoś letargu. Część mediów zaczadzona, kupiona ogłoszeniami, które były, finansowały wydawane gazety, ogłoszeniami nieprywatnymi, ogłoszeniami marszałka województwa, prezydentów miast, rządu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, czyli tymi, którzy informują społeczeństwo o różnego rodzaju grantach, przetargach, konkursach, projektach, programach i tak dalej. Przecież setki milionów euro na to było wydawane, to trafiało do mediów, które wtedy korzystając bały się pełnić funkcję, do której media zostały przecież stworzone. Informowania o życiu społecznym, informowania o poczynaniach władzy, ale coraz więcej dziennikarzy odważnych się pojawia. Jest czas i nadchodzi czas ludzi odważnych. Ludzi odważnych, którzy nie boją się głosić swoich poglądów, którzy potrafią logicznie również przedstawiać swoje pomysły, którzy nie boją się zastraszania, szykanowania, tak jak to miało miejsce wielokrotnie w minionych latach. Przyznawanie się do bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości, do poglądów związanych z Prawem i Sprawiedliwością było często odbierane w różnych układach jako coś głupiego, śmiesznego, a bardzo często powodowało szykany, łącznie z wyrzucaniem z pracy. To wszystko pamiętamy. Natomiast dla mnie jest sprawą niezmiernie ważną, że idziemy w kierunku jednoczenia. Oczywiście to nie jest warunek sine qua non wygrania wyborów. To nie jest tak, że tam to będzie suma, premia za zjednoczenie. Ludzie właściwie chcieliby może, żeby te ugrupowania się pogodziły. Ale żal do mniejszych ugrupowań, które odeszły od nas, wśród wielu ludzi jest bardzo mocny. Ja się spotykam również z opiniami takimi. Ja bym na PiS głosował, ale jak się pogodzicie z tymi, którzy od was odeszli, was opluli, to nie wiem, czy będę na was głosował. Ale myślę, że ten ruch, będziemy starali się ruch ku zjednoczeniu wykonać i jest to na dobrej drodze. To, że mamy tu w Grudziądzu, będzie wspólna lista. I mówię absolutnie otwartym tekstem tutaj. To, że jest nasz wspólny kandydat na prezydenta miasta. O to pytaliście mnie wielokrotnie w minionych miesiącach. To, że będziemy wspólnie prowadzili kampanię wyborczą. Że będzie zsumowany wysiłek wszystkich, którym Grudziądz leży głęboko w sercu, którzy kochają Grudziądz, którzy są związani z wartościami prawicowymi, konserwatywnymi. To jest już fakt. Dlatego jestem przekonany, że i społeczeństwo Grudziądza za tę pracę, którą wykonaliśmy do tej pory, obdarzy nas zaufaniem i wygramy najbliższe wybory. Panie pośle, zgadzam się, jest coraz więcej odważnych dziennikarzy, ale podam jednak przykład manipulacji z naszego podwórka. Dwa tygodnie temu był w telewizji kablowej wywiad z prezydentem Malinowskim i wypowiedział takie słowa. Bezczelne słowa. Bezrobotni wolą otrzymywać zasiłki niż pracować. Tak powiedział o godzinie 17.15 w jednej z telewizji. Kilka godzin później, już w następnym programie, następny dzień, już nie było tego tekstu. Krótko mówiąc, jest manipulacja mediami. A więc prezydent trzyma chyba łapę na naszych mediach, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ale zgadzam się, jest coraz większa uwaga dziennikarzy. To oczywiście ma miejsce. Szanowni Państwo, tutaj Sławomir Miedlemski. Prowadzimy Biuro Interwencji Społecznej przy ulicy Toruńskiej. Do nas też trafiają osoby z różnymi skargami. Są wśród Państwa obecne osoby pokrzywdzone przez prezesa IPGN. I do tego tematu chciałbym wrócić jeszcze na zakończenie. Z taką prośbą, aby podjąć jakieś działania zmierzające do tego, aby ukrócić zachowanie pana prezesa, które rzeczywiście krzywdząco krzywdzi tu mieszkańców, a do wyborów pozostało jeszcze kilka miesięcy. W tym czasie ta krzywda tych mieszkańców będzie narastała. I proponuję rozważyć możliwość wyhamowania tych zachowań. Jakiego rodzaju są to zachowania? Przede wszystkim pan prezes wyodrębnił część mieszkań i oferuje w ramach zastępczego lokalu mieszkania do remontu generalnego.
co jest oczywiście sprzeczne z regułami samorządowymi i z prawem obowiązującym w naszym kraju. Tak? Sprawdziliśmy to, poddaliśmy analizie i zidentyfikowaliśmy, że istnieje też coś takiego w kodeksie karnym jak nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. I te stwierdzenia, te treści są zawarte w trzech przepisach kodeksu karnego. Uważam, że warto się zastanowić nad tym, aby doprowadzić do zahamowania tego rodzaju działań już może, sięgnąc jakieś wnioski, aby sprawdzić, czy tego rodzaju treści nie wyczerpują te postępowania po to, aby mieszkańcom trochę ulżyć. Jednak ten okres kilku miesięcy jeszcze będą musieli trwać w warunkach, które stworzył im ten prezes. A to, że prezes posuwa się do sytuacji jakby spiętrzającej trudności mieszkańców, to jest między innymi przykład, gdzie mieszkańcy, którzy zgłosili skargę taką dotyczącą elementu zewnętrznego zakłócającego im spokój, uzyskali w odpowiedzi informację, że część tych mieszkańców nie płaci czynszu i w zamian podnosi się im czynsz w krótkim okresie czasu około 70%. No jeżeli nie powstrzymamy, czy podejmiemy jakiś zachowań zmierzających do tego, aby zahamować pana prezesa MPGN-u w tych działaniach, to mieszkańcom życie może stać się o wiele trudniejsze jeszcze przed wyborami, a to kilka miesięcy. Dziękuję. Tutaj tylko dodam, że pan Sławomir przygotował jakby taki zestaw tych problemów, z którymi do nas i do niego zgłosili się mieszkańcy. Prawnie je opracował. Teraz jakby analizujemy, będziemy może podzielimy je na kilka spraw, bo to jest, tych problemów jest bardzo dużo i wtedy rzeczywiście przygotujemy tutaj jakieś wspólne działania, które będą miały tam zapobiec, być może również przez skierowanie tam, gdzie się to kwalifikuje, sprawy do prokuratury, natomiast w innych przypadkach przynajmniej będziemy starali się monitorować sprawy. Dziękuję panu posłowi za nadanie tej naszej konferencji takiego szerokiego kontekstu. Myślę, że wszyscy tutaj z nadzieją patrzymy na to skupianie wokół Prawa i Sprawiedliwości polskiej prawicy i cieszę się, że w Grudziądzu właściwie kilka miesięcy temu poszliśmy w tym samym kierunku. To znaczy, kiedy kilka miesięcy temu pierwszy raz w ogóle podjęliśmy rozmowę o tym, żeby pójść razem i tak dalej, to ta rozmowa zaczęła się od tego, co trzeba w mieście zrobić i co chcemy zrobić dla Grudziądza i w tym mieście osiągnąć, a nie od tego, kto ile będzie miał miejsc, ani kto będzie kandydatem na prezydenta. Od tego dyskusja się w ogóle nie zaczęła. Jak państwo pamiętacie, dzisiaj jesteśmy zdecydowanie dalej i myślę, że te życzenia tutaj dla Polski i dla Grudziądza w najbliższych wyborach się spełnią. Dziękuję bardzo. Czyli teraz może pytania będziemy, co? Pytania. Pierwsze pytanie, jeśli można, szanowni Gazeta Pomorska. Ja mam przed sobą wniosek do prokuratury, na którym widnieje nazwa Ruch dla Grudziądza, Prawo i Sprawiedliwość, otwarty komitet wyborczy są w Miodemskiego. To jest wniosek do prokuratury datowany z 16 sierpnia 2014. Lipca. Lipca, przepraszam. I tu jest szereg zarzutów dotyczących działalności pana prezydenta Malinowskiego. Chciałem zapytać, czy państwo jest oficjalny dokument, jeszcze dokument podobnej treści jest przygotowany. Nie ma takiego. Jest to dokument nieoficjalny, on nie istnieje. Roboczy. Nic o tym nie wiem. Nie wiem, skąd to pan ma i kto do tego dostanie. Składacie to do miesięcia? Nie, to jest też dokument. No. Przygotowujemy. Nie wiem, skąd to pan ma i kto do tego dostanie. Tak, dopiero prowadzona jest analiza. Czyli to jest? Dokument roboczy i kto do nie jest. Dokument roboczy. Czy żadnego zawiadomienia do tej pory państwu nie było? Nie. Nie było, to musiało to być. Nie. Jakie jeszcze macie państwo? Proszę państwa, mi się nasuwa jeden wniosek. Mamy tutaj trzech radnych pisarzy. Po prostu ja jeszcze w mojej karierze, gdzie obserwuję posiedzenia Rady Miejskiej, nie widziałem, żeby któryś zrobił wniosek o wotum nieufności dla takiej pani Łazarczy, która jest nie do zniesienia, która po prostu jest nie do ruszenia. Pan Sikora, pracownik pana prezydenta, jest nie do ruszenia. Po prostu ja wiem, że po prostu to będzie tylko martwe życzenie, ale proszę państwa, pójdzie to w eter.
Mamy media. Dzisiaj media są troszeczkę inne. Puszczą to. Ludzie będą widzieli, że coś się naprawdę zaczyna dziać. Ja kilkakrotnie nieraz rozmawiałem po prostu i tego efektu dalej nie widzę. Tak samo to, co w tej chwili robi pan Malinowski. Proszę Państwa, nie tylko w Grudziądzu, ale to jest w całej Polsce. Platforma po prostu odeszła od narodu. Platforma się liczy tylko ze sobą i to jeszcze nie ze wszystkimi swoimi ludźmi. Z wybranymi ludźmi, którym daje synekury. U nas to samo jest. No proszę Państwa, nie może być tak, że pan Sikora ma zrobiony do swojego mieszkania asfalt i on nie wie, kto to zrobił. I dzisiaj jest cisza, dzisiaj jest spokój. Pan Sikora sobie kupił kilka hektarów z panem Mańczewskim i dziennikarz, gdzie jest prowadziłem TVN24, zadał pytanie. To co powiedział pan Sikora? Że to zrobił dla dzieci. Natomiast pan Mańczewski do dnia dzisiejszego milczy. W tym czasie po prostu jak kto go się pyta, jak było takie spotkanie odnośnie ekonomii, go się zapytałem, on w tym czasie wody co dokupił. Ludzie kochani, tak nie może być. Apel do mediów. Weźcie to, drączcie dalej. No, zróbcie coś, pomóżcie. Na pewno ma pan dużo racji w tym, co pan mówi. Oczywiście no, sama instytucja, bo tu nie uprości w stosunku do urzędników, nie wchodzi w rachubę, bo ja to rozumiem, czy nie. Rozumiem, że pan mówi o tym, żeby o tym publicznie mówić, żeby temat podnosić i tak dalej. I oczywiście radni to wielu przypadkach robili. Natomiast proszę Państwa, sprawa jest taka. Przełożonym wszystkich urzędników jest prezydent Grudziądz i on ponosi osobistą odpowiedzialność za to, jak pracują jego ludzie. Jeżeli kradną, to też on za to jest odpowiedzialny. Jeżeli biorą łapówki, to też on za to jest odpowiedzialny. Jeżeli nie znają się na swojej robocie, to też on za to jest odpowiedzialny. I o tym powinniśmy pamiętać. Ale wcześniej pan powiedział, że ci nieudacznicy są jeszcze solidnie wynagradzani premiami. No. To trzeba urwać, ludzie kochani. No właśnie, no ja też mówię, podkreślałem to. Mi się nasuwa nie jeden tylko wniosek. Pytanie jest jedno. Jest odpowiedzialny. No i co? Skończy mu się kadencja i w zasadzie co mu zrobił? Nic. No, majątkiem powinien odpowiedzieć za to. Być może to też powinno się zmienić, ponieważ rzeczywiście tutaj to nie jest łatwy problem, ale rzeczywiście odpowiedzialność czy nieodpowiedzialność urzędnicza za czyny, które są ewidentnie szkodliwe, które przynoszą bardzo policzalne często straty, jest ten problem w Polsce jest no nie jest dobrze rozwiązany. Natomiast tego akurat, jak sądzę, nie zmienimy. Natomiast najszybszą, najprostszą i minimalną przynajmniej formą sprawiedliwości jest urna wyborcza i kartka wyborcza. I przede wszystkim zróbmy najpierw to, a potem będziemy myśleli o tym, czy nie powinni podjąć innych odpowiedzialności. Czy by nie było wskazane gdzieś w miesiącu, w wrześniu, zrobić w Grudziądzu, tak zwanym przez nas oczywiście, Mars Gwiazdzisty. Po prostu ludzi po prostu zebrać i iść ulicami i pokazać, co ludzie myślą o tej władzy aroganckiej. Przyjmujemy to jako jeden z projektów na kampanię wyborczą. Proszę bardzo, Pani Zosiu. Mnie się nasuwa jeszcze jeden wniosek odnośnie tej sytuacji mieszkaniowej, którą przedstawiono. I to też może być również wnioskiem dla przyszłej ekipy, która dojdzie do władzy, że w Grudziądzu panuje jakaś dziwna nieprawidłowość, biznesowo niespójna. Otóż majątek komunalny, czy mieszkania na Żaromskiego Libelka sprzedaje się za wyjątkowo niskie ceny, natomiast w momencie, w którym miasto coś próbuje dla siebie pozyskać, nabyć, te ceny zawsze zaczynają się od miliona i wyżej. I żeby nie być gołosłowną, Libelka sprzedano bodajże za 250 tysięcy, Żaromskiego również, 260 tysięcy złotych, a taki obiekt jak stary, zniszczony budynek od syndyka o dawnym 100 milów, zakupiono za 1 200 000. Miał kosztować, żeby go doprowadzić do użyteczności jakiejkolwiek, w tej chwili on będzie tam obiektem 5 milionów złotych ze wszystkich, z ceną wykupu i tak dalej. I ten trend trwa od wielu lat w tym mieście, a przecież on nie ma nic wspólnego z
troską o dobro mieszkańców, o ich majątek własny, który stanowią te sprzedawane za psi grosz kamienice. I wniosek prosty. Ta prawidłowość, to samo z browarem. Że prezes Narodowego Banku Polskiego, wypełniając swój obowiązek, poinformował prezesa Rady Ministrów, premiera, o tym, że tam jest przestępstwo. Co powinien zrobić wysoki urzędnik państwowy? Natychmiast wstrzymać proceder, uniemożliwić okradanie następnych ludzi w następnych dniach, wstrzymać to całe przedsięwzięcie, zabezpieczyć majątek, który tam był zgromadzony, pod potrzeby zwrotu obywatelom i rozpocząć poprzez odpowiednie organa śledztwo w tej sprawie. Nic nie było robione, dopiero dziennikarze, którzy się o tym dowiedzieli, wywołali temat. Na dodatek, no owszem, można powiedzieć, ludzie naiwni lokowali często oszczędności całego życia, licząc na to, że jest firma cudowna, gdzie pieniądze się rozmnażają jak króliki na łące i że będzie można otrzymywać dwukrotnie wyższe oprocentowanie niż funkcjonujące na rynku. Ale pytałem również wielu ludzi na wybrzeżu, bo głównie tam Amber Gold funkcjonował, co było przyczyną takiego ogłupienia i zaślepienia. Ano to, że właściciel firmy, który nie ukrywał tego faktu, zawsze bardzo często pojawiał się z panem premierem Tuskiem na meczach sportowych, pokazywał się jako przyjaciel rodziny Tusków, zatrudnił syna pana premiera, a materiał reklamowy firmy lotniczej, którą Amber Gold kupiło, który był odtwarzany wielokrotnie w telewizji w Gdańsku, to był samolot na płycie lotniska, na płycie betonowej, bardzo gruba lina i wszyscy działacze Platformy z Pomorza, posłowie, wojewoda, marszałek, prezydenci miast, wszyscy ciągnęli ten samolot. To dla ludzi był przekaz jednoznaczny. Mają widocznie układy z władzą, układy z premierem. To im włos z głowy nie spadnie, to widocznie firma bezpieczna i solidna. Takie powiązania biznesowe wymagają odsłonięcia. Proszę Państwa, obecna ekipa władzy bez walki nie odda. A jednocześnie chcę też wytłumaczyć, bo często spotykamy się z takim zarzutem. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie organizuje wielkich manifestacji? Dlaczego nie ściąga setek tysięcy ludzi do Warszawy? Bo to by dopiero zmusiło kryterium uliczne, Majdan w Warszawie, zmusiłby władzę do odejścia. Nie, my takimi metodami nie chcemy przejmować władzy w Polsce. Byłoby postawienie nam wtedy zarzutu, że chcemy puczu, że i gramy z Polską, chcemy Polskę podpalić. My chcemy, żeby obywatele zadecydowali świadomie o tym, jaką władzę chcą. Że władza nie odda łatwo swoich prerogatyw, to choćby ostatnie głosowania w Sejmie pokazały. Nawet obserwowaliśmy to, co się działo przez kilka godzin przerwy przy głosowaniu wniosku o wotum nieufności dla ministra Sienkiewicza, gdzie kilku posłów PSL-u wcześniej mówiło, m.in. poseł Kłopotek, złotousty, o tym, że absolutnie nigdy nie zagłosuje za ministrem Sienkiewiczem, bo to jest łajdak, bo to jest człowiek, który nie powinien rządzić. Parę godzin urabiania PSL-u i pokazania, co pan premier widocznie na nich ma, nagle wszyscy, jak po sznurek, głosują tak, jak sobie pan premier życzy. To należy zadać też pytanie, co w takim razie pan premier ma na posłów, na polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że zaprzeczają sami sobie. To my się tylko możemy domyślać. Media zresztą i w ubiegłym roku, i co jakiś czas opisują imperium finansowe pana Burego, prywatny folwark, jakim jest województwo podkarpackie, a takich folwarków to możemy w Polsce w wielu miejscach się dopatrzeć, w wielu miejscach funkcjonują, gdzie lokalni kacykowie, lokalne układy władzy w powiązaniu z biznesem, z dużym biznesem, ba, ze służbami specjalnymi, często powiązane z lokalnym układem wymiaru sprawiedliwości, czują się absolutnie bezkarne. Ale nadchodzi czas ludzi odważnych, nadchodzi czas, w którym społeczeństwo, mam nadzieję, w wyborach niefałszowanych, będzie w stanie położyć kres temu wszystkiemu. Czasami niektórzy żachnięciem reagują na stwierdzenie o uczciwości wyborów. Proszę Państwa,
Ja byłem ostatnio mężem zaufania w jednej z komisji, bo trzeba dać przykład. Tam były głosy nieważne, ale to były głosy na przykład przekreślone, napisane, pocałujcie mnie. I tu jakieś tam odpowiednie słowo, albo to jest wszystko kpina i fikcja. Ja rozumiem, ludzie są zdenerwowani. Czasami w ten sposób przerwany głos chcą zamanifestować swoje niezadowolenie. Ale czy Polacy są ludźmi idiotami, ludźmi głupimi, żeby stawiali dwa krzyżyki, kiedy wiedzą, że dla ważności głosu jest tylko jeden głos ważny? Nie sądzę, żeby ludzie byli no aż tak nierozeznani w mechanizmach wyborczych. Wielu ludzi nie idzie, to jest ich prawo, ja ubolewam z tego powodu, ale ci, którzy idą, mają najczęściej upatrzonego kandydata, wiedzą na kogo głosować. W Polsce setki tysięcy głosów jest nieważnych z powodu postawienia znaku X czy krzyżyka, jak to zwyczajowo mówimy, przy większej ilości kandydatów niż tylko jeden. Jest to głos nieważny. To jest oszust. Jesteśmy przekonani, że tutaj zasada, którą również bolszewicy skonstruowali, nieważne kto jak głosuje, ważne kto głosy liczy, obowiązuje. Ale proszę Państwa, pomóżcie nam w upilnowaniu poprawności wyborów. W Prawie i Sprawiedliwości jest około 25 tysięcy członków w Polsce. To nie jest partia ogromna. Trzeba około 80 tysięcy ludzi, żeby w każdej komisji w Polsce mieć dwóch przedstawicieli. Żeby mogli, no przecież do łazienki musi wyjść. Coś zjeść. To jest ciężka praca od wczesnego poranka do często późnej nocy. Więc my potrzebujemy, szukamy ludzi i ja do Państwa apeluję również. Do tych, którym Polska i polska demokracja jest ważna, którzy chcą uczciwych wyborów, zgłaszajcie się do struktur lokalnych Prawa i Sprawiedliwości, czy do mojego biura, do pana dyrektora Kołodziejskiego, po to, żeby również wykonać pewien patriotyczny, obywatelski obowiązek. Oczywiście przeszkolić się, są specjalne instrukcje, na co zwracać uwagę, w jaki sposób nie dopuścić do tego, żeby rylcem pod paznokciem ktoś krzyżyki dostawiał, albo tuszem na kciuku, który odbija krzyżyki. Możliwości fałszowania jest wiele. My chcemy, żeby Polacy sami zadecydowali. Jesteśmy przekonani, że obdarzą nas zaufaniem. Oczywiście to straszenie PiS-em, straszenie Kaczyńskim, opluwanie, jeszcze u niektórych ludzi jakiś tam posłów znajduje, ale jest ich już zdecydowanie mniej. Nadchodzi czas dla polskiej prawicy. A proszę Państwa, przykład Orbana, na którym my się czasami wzorujemy. Wygrał wybory demokratycznie i pomimo tego, że na Węgrzech jest bieda. Węgry, poziom życia Węgrów spadł w stosunku do tego, co było za poprzedników, za premiera Dziurdzianiego. A mimo to Orban i jego partia w ostatnich wyborach otrzymali około 70% głosów Węgrów. Bo Węgrzy mówią tak, my możemy pasa zacisnąć. My możemy nawet gorzej żyć. To nie jest tak, że tylko ważne co w kapsie. Ale chcemy mieć przekonanie, że władza jest uczciwa, że pilnuje interesów naszego narodu, naszego państwa. Może być biednie, ale niech będzie uczciwie. I my tego również chcemy w Polsce. Dziękujemy bardzo, panie pośle. Dziękuję też za tę uwagę tutaj, podanie tego przykładu, bo rzeczywiście bardzo często łapiemy się na tym, że obserwując właśnie zachowania władzy w naszym mieście, obserwujemy takie zjawisko, które jest jakby zaprzeczenie tej zdrowej, skądinąd, biznesowej zasady, to znaczy tanio kupić i drogo sprzedać, prawda? To jest normalnie, tak w biznesie robi się pieniądze, natomiast władza bardzo często zachowuje się dokładnie odwrotnie i mamy na to wiele przykładów. Podawaliśmy tutaj przykłady, podawaliśmy przykłady kamienic remontowanych i następnie sprzedawanych poniżej wartości remontu. Podawaliśmy przykłady kamienic, gdzie opróżniono je z lokatorów, dając im mieszkania, po czym sprzedano to za zupełnie śmieszne pieniądze. A powiem Państwu szczerze, że kiedy ile razy przejeżdżam, czy przechodzę koło kamienicy Fosza 24, jednej z ładniejszych kamienic w naszym mieście, i widzę, jak jest teraz remontowana, to bardzo jestem drże o to, za ile
zostanie sprzedana, ponieważ to, że robi się ten remont po to, aby następnie ją w sytuacji kompletnej dekoniunktury sprzedać. I zadaję sobie wtedy pytanie, dla kogo ten remont jest robiony tak naprawdę, ponieważ dziwnym trafem to jest też kamienica, gdzie wyprowadza się ludzi, dając im komunalne mieszkania bez prawa do powrotu. I nie wierzcie, jak mówią wam, że to są menele, to jest patologia i tak dalej. Jeden, drugi, taki przypadek może się oczywiście zdarzyć, ale tam się wyprowadza ludzi, którzy w tej kamienicy się urodzili, którzy tam mieszkają od 40 któregoś roku. I nie daje się im szans wykupu tych mieszkań. Tak, daje, kamienicę się remontuje, im się daje mieszkanie zastępcze i każe podpisać zobowiązanie, że do tej kamienicy nie wrócą. No przecież, no nie chcę, przyszło mi na głowy takie określenie, ale niestety nie jest do powtórzenia, niecenzuralne. Dla każdego jest oczywiste, po co się to robi i jaki będzie koniec tego interesu. Proszę Państwa, ostatnia rzecz. Mówiliśmy dzisiaj dużo o polityce mieszkaniowej. Zadeklarowałem, że nasze zwycięstwo wyborcze oznacza zupełną zmianę tej polityki, jasny, transparentny sposób dysponowania mieniem komunalnym według tych reguł, o których dzisiaj też była tutaj mowa. I druga sprawa, chciałbym jeszcze raz w imieniu Prawa i Sprawiedliwości i Ruchu dla Grudziądza i swoim własnym powiedzieć, że w Grudziądzu pod naszymi rządami nie ma mowy o jakiejkolwiek formie komercjalizacji czy prywatyzowania grudziąckiego szpitala. Czegoś takiego nie będzie. Jeszcze dwa pytania, jeśli można, o premię prezesów do pana Wiśniewskiego. Czy pana zdaniem któryś z prezesów zasłużył na tak wysoką premię? To jest pierwsze pytanie. Drugie, jak będzie wyglądał system premiowania prezesów, jeśli pan wygra w górę? Nie będę mi tutaj powiedzieć, czy któryś zasłużył, czy nie, bo ja za mało wiem na temat szczegółów, na temat pracy prezesów. Natomiast oczywiście wśród prezesów spółek komunalnych są na pewno tacy, ja też ich znam, którzy swoją pracę wykonują doskonale i też ich bardzo cenię. Ale to, co powiedziałem na początku, w sytuacji, w jakiej znajduje się to miasto i wobec problemów, które na co dzień muszą rozwiązywać mieszkańcy tego miasta, bezrobotni, ci, którzy pracują za najniższą krajową, ci, którzy muszą z tego miasta uciekać i emigrować, to w tej sytuacji premie tych rozmiarów, idące netto w kilkadziesiąt tysięcy złotych, są po prostu nieprzyzwoite. Ja teraz nie analizuję, czy ktoś zasłużył na premię w ogóle, czy nie. Natomiast wysokość tych premii... Ale wspominał pan o grudziąckich inwestycjach medycznych. Pani prezes dostała ponad 7 tysięcy. Uzasadnienie jest takie za dodatni wynik finansowy. Co pan na to? No wie pan, spójrzmy na to zasłonę milczenia. Bo tak jak powiedziałem, uważam, że ta spółka, jedynym jej celem, jej powołania było ominięcie, niezgodne z prawem, w mojej ocenie, było ominięcie procedury zamówień publicznych. Jeżeli za to należy się nagroda, no to tutaj całkowicie z panem prezydentem się... Wynik finansowy za jaki okres? 2013. Panie redaktorze, tak, robotnik musi pracować 3 lata okrągłe na tą kwotę 40 tysięcy. Tylko 3 lata musi pracować robotnik. A tutaj pach! System generalnie tu jedna uwaga. Ja uważam, że prezesi komunalnych spółek są bardzo dobrze wynagradzani. I uważam, że rzeczywiście pod moimi rządami też tak powinno być. Przy czym nawet wtedy wynagrodzenie prezesa musi być związane z wynikami spółki, to jest jedno, ale dwa, z realizowaniem zadań, które przed tą spółką stawiamy. Ponieważ pamiętajmy, że mamy do czynienia ze spółkami komunalnymi. I
spółka komunalna, oprócz tego, jej najważniejszym zadaniem nie jest kumulowanie i mnożenie, przynoszenie zysków. W związku z tym prezes, który wykonuje te zadania, do których został powołany i dobrze kieruje spółką, powinien być za to wynagradzany w formie podstawowego wynagrodzenia. Natomiast, jeżeli w ogóle będzie jakakolwiek forma premiowania, ona każdorazowo musi być związana z konkretnym sukcesem, o którym najpierw powiemy, na czym ten sukces polega, jakie przyniósł miastu korzyści, ile mieszkańcy na tym zarobili, co skorzystali, a wtedy możemy się zastanowić, czy warto to dodatkowo prezesa za to wynagrodzić. Taka powinna być kolejność, nie odwrotnie. Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz. Kiedy tworzono GIM, obiecano radnym, że koszty utrzymania GIM, koszty osobowe będą minimalne. A pani naczelnik została prezesem tylko dlatego, że jest zatrudniona właśnie tutaj i zna sprawy szpitala. W związku z tym jest sporym zaskoczeniem, że otrzymała to. Jako naczelnik, to dzisiaj samorządowca również trzyma. Dokładnie tak. Jeszcze tam pytanie, może ostatnie będziemy kończyli. Proszę bardzo. Czy grupa zakupowa pozostanie? Proszę Państwa, ja gdzieś już podczas jednych ze spotkań Ruchu dla Grudziądza miałem okazję powiedzieć, chyba na, nie wiem czy nie na tym spotkaniu ze skarbnikiem, że uważam, że utworzenie w ogóle grupy zakupowej i skupienie całości zamówień sfery komunalnej w jednym ręku jest to kolejna okazja do niekontrolowanych przekrętów i korupcji. Tak uważam. I uważam, że nie jest to rozwiązanie dobre. To jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Ja może nie reprezentuję, ale jestem pracownikiem samorządowym i tam w tym środowisku, gdzie ja pracuję, uważamy, że są pracownicy samorządowi grupy A, B, C, a kto wie, czy i nawet nie D. Czy zrobi pan coś, żeby... Może tak, ja chciałbym, ja chętnie odpowiem na to pytanie i mówię oczywiście, że zrobię, ale problem polega na tym, że to jest konferencja prasowa, a nie moje spotkanie wyborcze. Ja tutaj dzisiaj dużo mówię, dlatego że akurat taką dostałem rolę, żeby mówić o szpitalu i tak dalej. Natomiast rozumiem, że jest to okazja, żeby również o tym porozmawiać. Ja oczywiście wiem, że w DPS-ach, w instytucjach podporządkowanych miastu jest całe mnóstwo najrozmaitszych problemów, są konflikty, które ciągną się w zasadzie latami, które nie zostały rozwiązane. No i mogę tylko tyle powiedzieć, że interesowaliśmy się tymi problemami będąc opozycją i mogę zapewnić, że nie przestaniemy się tym interesować, kiedy będzie to leżało w naszych rękach, tyle tylko, że wtedy będziemy mogli te problemy naprawdę rozwiązać. Także tu mogę obiecać, że te problemy, o których no, mieliśmy okazję rozmawiać 2 lata temu, 3 lata temu, jako urzędujący prezydent na pewno o nich nie zapomnę i będę się starał rozwiązać najlepiej, jak będę umiał. To z zadowoleniem również dla tych, którzy są tym zainteresowani. Ja nie chcę mówić tu o szczegółach, ale tak. Nie mam nic przeciwko temu, żeby pamiętać. Ja jeszcze, jeżeli pozwolisz Andrzeju, 3 zdania pana Wroblewskiego. Ponieważ wspomniał o Radzie, o zaangażowaniu radnych w pewne kwestie. Ja powiem tylko tyle, że my reprezentujemy tylko 5-osobowy klub. Proszę też o tym pamiętać. A nasza aktywność jest i tak większa, kilkukrotnie większa niż klub radnych Platformy Obywatelskiej. I wystarczy, proszę Państwa, że przyjdziecie na sesję i zobaczycie, jak wygląda nasze zaangażowanie i nasze przygotowanie do sesji, przynajmniej w tych najistotniejszych kwestiach. To jest jedna sprawa. Drugie zdanie. Ja chcę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz, która przez media nie jest zauważona, a trwa to już od miesięcy. Pan prezydent obecny jest na sesji tylko do 3 czy 4 punktu, do punktu sprawozdanie prezydenta miasta Grudziądza ze swojej działalności. Potem wychodzi i już nie wraca. Proszę Państwa, to jest coś niewiarygodnego. Ja sobie nie przypominam, żeby
Tomasz Pasikowski, Bożesław Tafelski czy Andrzej Wiśniewski wychodzili w trakcie sesji, jeżeli nie mieli żadnych innych obowiązków w tym czasie. To oni odpowiadali na pytania i byli do samego końca. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy są zapytania i wolne głosy i wnioski. Ponieważ w innych tematach my nie możemy zabierać głos, tak? Tylko w tym punkcie. A więc proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja. Ja nie mam ochoty wysłuchiwać monologu pana wiceprezydenta Marka Sikory, bo mnie interesuje odpowiedź pana prezydenta, bo to on odpowiada za to miasto, a nie kto inny. Więc zwracam uwagę na tę kwestię. I trzecia kwestia, proszę państwa, to co się dzieje na sesji, a to co państwo otrzymujecie poprzez relacje z mediów, to jest po prostu kropla w morzu. I to jest podstawowy problem. Relacja z sesji absolutoryjnej trwała 5 minut.